Gdyby zapytać większość Polaków, z czym kojarzy im się BIK, pewnie powiedzieliby kredyt, zdolność kredytowa. Postanowiłem zaprosić do najbliższego odcinka podcastu prezesa BIK-u, ale też postanowiłem nie pytać go o te rzeczy. Będziemy rozmawiali o tym, jak to jest być organizacją technologiczną, jak to jest gromadzić dane kredytowe o 25 milionach Polaków i jakie nowe usługi na tej podstawie można zbudować. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy.